No i tak sobie siedzę i patrzę w obraz, bo sobie kupiłem obraz. Zaraz go zobaczymy. Zaraz wam go pokażę. No co, ogólnie Mistrzostwo Polski? Elity się zaczęły. Wczoraj już eliminacje, dzisiaj właśnie zaraz jedziemy na Mixta. Znaczy jadę na Mixta. Mistrzostwa w Lawo Józef Osław, czyli no w domu sobie śpię. Daleko nie mam. I taka sytuacja, no. Ale taki obraz. Zobaczcie, ciekawy. No jest klimacik, co? Czek, to muszę odłożyć. Tak zwany klasyczek dolny. No i tyle, co mogę powiedzieć. Gramy z Mixta z Kornelią Marczak, no i Debla z Sobolem. Klasycznie z Sobolem rozstawieni 3-4. Plan jest obronić blachę sprzed roku co najmniej, czyli brąz, tak jak było. No i co? Można powiedzieć, że nie pozostało nic, tylko zakładamy czapeczkę. Bierzemy rzutki. No i jedziemy grać. Trzymajcie kciuki, wariaty. No i co? Zaraz pewnie pierwsza runda Mixta przed na waszych ekranach. Sorry za jąkanie, ale rano to nie moja pora. Także i tak dobrze coś w ogóle mówię, artykułuję ze swoich ust. Ze swojej gębicy, można tak powiedzieć. Także trzymajcie kciuki. Lecimy z tematem.
Witamy serdecznie. Kolejne spotkanie w studiu. Adam Scholz, Michał Sobolewski, witam. Witam serdecznie. Dzień dobry. Czyli eksportowy debel, można tak powiedzieć, tak? Jaki? Eksportowy. Eksportowy? Czemu eks? Nie eks, tylko na eksport. A, że na eksport. Wysyłają was często. No można tak powiedzieć, no tak. Dobra, 59. indywidualne mistrzostwo Polski w badmintonie. Jakie macie apetyty, jakie szanse? Apetyty spore, ale musimy zachować jednocześnie zimną głowę, tak jak chyba z Michałem lubimy. Losowanie, no mogliśmy o wiele gorzej trafić, trafiliśmy w miarę dobrze, więc właśnie ta głowa musi być zimna cały czas. No i apetyty, wiadomo, medalowy. Co najmniej obronić blachę sprzed roku, czyli brąz, czyli półfinał to jest takie minimum, to co planujemy, to co celujemy. I tak jest plan. Ja też gram w jedynczej, tak? Apetyt jest na jak najlepszy wynik, ale też chcę z Adamem zagrać jak najlepiej tak naprawdę, tak jak Adam powiedział, chcemy mieć co najmniej brąz, tak jak w tamtym roku, ale myślę, że nasz apetyt na tym nie poprzestaje i mamy ochotę na więcej, że tak to powiem. Czyli na Toyotę. To wiadomo, to swoją drogą, przy na okazji. Na Toyotę, ale też i na krusze ze złota, więc... Myślę, że to jest oczywiście naszym głównym celem. Takiego, tak? To tak, poboczne ciekawostki jest, tak. I jak najbardziej na plus, tak? Ale najważniejszy jest cel, złoty medal. Jak obserwujecie tą rywalizację gier podwójnych, to kto jest waszym największym przeciwnikiem? No teraz był właśnie ciekawy mecz, 5 minut temu się zakończył, Dzwonnik Matysiak, można powiedzieć, zaskoczyli, bo wygrali na mocną, stabilną parę Jakowczuk-Dziółko. Był to w mojej opinii najbardziej, jak dotychczas, spektakularny mecz, bo naprawdę chłopaki bardzo, bardzo dobry mecz rozegrali na poziomie wysokim. Tak, końcówka po 19, trzeci set i jednak młodość wygrała, więc jak będą tak w gazie, to kto wie, być może oni właśnie. Czy myślę, że wspomnieć o Michale Łogoszu i Przemku Wasze, no i oczywiście Miłosz Bochat razem z naszym kolegą klubowym Robertem Cybulskim, którzy są rozstawieni tutaj z numerem 1 i Michał z Przemkiem też są tutaj rozstawieni z numerem 2, także tutaj tak też... i tutaj, sorry, że przerwę, że no nie zapomniajmy o zimnej głowie, bo tak trochę w przód wybiegliśmy, ale mamy przed sobą pierwszy mecz, drugą rundę, tam chyba jeszcze chłopaki grają. Ale prawdopodobnie Kalitka Persona z Krakowa, też mocna para, trzeba step by step, krok po kroku od tego zacząć, więc być może też się okazać, że oni będą najgroźniejszymi, tak? Więc zimna głowa, trochę trzeba się jakby uspokoić i krok po kroku, prawda, na tej zasadzie. Mistrzostwa Polski to jest takie zwieńczenie sezonu, bo od września startuje nowy sezon. Jak oceniacie ten ostatni rok waszych startów? Znaczy w moim odczuciu był to sezon bardzo długi, dużo rzeczy się działo, bo mieliśmy nasze wzloty, upadki i można powiedzieć, że różne przypadki na lotniskach, z grubsza nazwijmy to. A jakie przypadki? No myślę, że tutaj odsyłam do kanału Adama Scholza. Do kanału, ale ciekawostkę zdradzę, był wylot do Walii. Walia, no i do Krakowa już sobie pojechaliśmy autobusem na lotnisko, co się okazuje na lotnisku. Kolega albo zgubił, albo ukradli, tam na policji zgłosiliśmy paszport. A wiadomo, na wyspy nie polecimy teraz bez paszportu, więc turniej niestety nam przepadł. Różne takie były ciekawostki, ale doświadczenie zdobyte, zawsze myślałem, coś. Myślałem, że z Warszawy mieliście lecieć. Nie, z Krakowa, Kraków, Policja. Z Krakowa, tak. Sezon tak naprawdę był bardzo długi, graliśmy w wielu turniejach, w dwóch turniejach udało nam się wskoczyć. I była to... Myślę, że takie zwieńczenie sezonu, które może... Wszystko się może zdarzyć. Oczywiście, tak. Początek sezonu mieliśmy, myślę, z przytupem. Łotwa, pierwszy turniej, pierwszy finał nasz międzynarodowy, srebro zdobyte. Potem właśnie był ten Izrael, brązowy medal, też fajny wynik. I to, co Michał właśnie powiedział, to uzupełnię, że może to być fajne zwieńczenie tego sezonu. My nic nie musimy, tylko możemy tak naprawdę. Z takim podejściem też podchodzimy. I tyle. Liczyliście na występ na Igrzyskach Europejskich? Jak najbardziej. Też nasze starty zagraniczne było pod to celowane. Tutaj jedyny zarzut, jak mogę tam powiedzieć, w stronę Polskiego Związku Badmintona, to jest to, że była mała klarowność przekazu, jeżeli chodzi o punkty eliminacyjne. Tak? Dowiedzieliśmy się w lutym dopiero, że
obligatoryjnie już się ktoś kwalifikuje w debla, jeżeli jest to top 8 w rankingu. My celowaliśmy w top 14. I tak nam się to nie udało, byliśmy chyba 15 czy 16, co prawda. Ale to był taki lekki brak przekazu. Tam potem jeden z trenerów powiedział, że podobno było to wiadomo, ale w kuluarach, czyli kadrowicze wiedzieli. My jako, że jesteśmy sparring partnerami, to nie wiedzieliśmy, ale to było, minęło. Ja tam żalu nie mam, jakby i tak się nie zakwalifikowaliśmy. Mamy 15 czy tam 16 miejsce na tej liście, więc tyle, nie? Ale tak, to był nasz cel. A jak skomentujecie to, że Dominik Kwinta w singlu będzie grał z Axelsenem w jednej grupie? Smaczek fajny, tak. No. I trochę zazdro dla kolegi Dominika, bo to nie jest codzienność grać z takimi mistrzami. No i szczególnie na takiej imprezie, gdzie Viktor Axelsen na pewno będzie bardzo dobrze przygotowany i zagrać z mistrzem olimpijskim, to nawet jeżeli... O wyjście z grupy? Nie, jeżeli nawet rozmawiamy o kwestii wyjścia z piątki, czy nawet... troszkę więcej. Już nie przesadzaj, wiesz trochę Dominika, no to jest młody zabijaka, bym powiedział, więc... Tak, ale Axelsen jest jednak mistrz olimpijski, tak? Ale wiesz, no czasem tak się te atomy zbiorą w przestrzeni, że wiesz, że Dominik będzie miał dzień konia, Wiktor może będzie miał spadkową, wiesz, tendencję, kto wie, no. 10 Żydów po taśmie będzie... Jedno jest pewne, badminton jest na drugim miejscu, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, także jest bardzo popularny na igrzyskach, tak. Po lekkiej atletyce na pierwszym miejscu jest badminton. Na pewno myślę, że hala Jaskółka w tym pomaga, bo hala, tak jak widzieliśmy na Polish Open, była bardzo dobrze przygotowana, fajnie się grało. Myślę, że tutaj ta widowiskowość tego sportu, myślę, jak że najbardziej hala top, więc to możliwe bardzo, że cała ta aura zachęca po prostu. Plus badminton tutaj robi się coraz bardziej powszechny, tak, że jednak te akcje marketingowe, czy to zawodników, czy to właśnie Polskiego Związku, myślę, że powoli coś zaczyna ruszać, tak? Okay. Dzięki serdeczne. Adam Scholz, Michał Sobolewski. Będziemy śledzić oczywiście wasze poczynania i wracamy na korty IMP Elite. Dziękujemy.
Thank you.
pożegnamy? Nie wiem, inflacja? No, mokro. Nie. Dobra, no i co? Prąd, skończymy turniej. Widzicie tego pana, zaraz zobaczycie. Krótki vlog, mało gadania było, mało nagrywek, więcej będzie meczów innych takich. No fokus był, także żegnamy się z brązem. No co, blacha obroniła nas sprzed roku. Minimum wykonane, tak jak było w studiu, to nie było mówione. Dobrze, bo jest okej. Był stabilny meczek, myślę. Parę rzeczy do poprawy, ale wstydu chyba też nie ma. Tak się, myślę, możemy pożegnać w takich właśnie nastrojach. Nie wiem, czy coś wolę dodać, ale ja wam makam, papa, już tego nie widzicie. Co, brązik? Drugi, mówimy twój trzeci, nie? Ale... Trzeci, ja z Kornelią, którą pozdrawiam serdecznie, właśnie jeszcze gra teraz o finał, trzeci set. Ale z pierwszym medal był tak, z Kornelią, a dwa tutaj, Debelindos. Jeszcze we Photoshopa jeszcze dam coś, jakąś obróbkę i będzie dobrze. No, ja ci będę obrabiać. No. Fajnie, brąz. Ja cieszę się, bo w sumie mogliśmy nie mieć nic, tak? Mogliśmy być bez medalu. Step by step, za rok może być lepiej. Tak, no i tak jest. Akcencik, myślę co, żegnamy się. Kory z Tybetu, pozdrawiam. I idziemy w darta grać zaraz, jest zajawka, więc idziemy. Zaczęliśmy dartem, skończymy dartem. I tak właśnie będzie. Pozdrawiam. Marku, będziesz na vlogu. Co? Będziesz na vlogu. Oczywiście za zezwolenie. Możemy? Takie przejście będzie właśnie. Dobra, dziękuję. Pozdrawiamy Marka Krawczyka. Turniej, sędzia główny turnieju. Dajemy łapkę w górę. I tyle. Dzięki. Cześć.